Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy charyzmatycy w osobie pana Mikołaja Kapusty zmiażdżyli tradycjonalistów? Czy tradycjonaliści masakrują samych siebie, jak to twierdzi pan Mikołaj Kapusta? Czy może wszystko to jest sporo na wyrost? Zapraszam. W trakcie moich różnorakich wakacyjnych wyjazdów, najpierw wyjazd sodalicyjny, za chwilę obóz wakacyjny, pomiędzy jednym a drugim dopadły mnie komentarze, które zwracały uwagę na materiał pana Kapusty, który ma krytykować mój materiał o charyzmatach, przede wszystkim o materiale pana Samołyka, w którym rozmawia z panem Zielińskim. Myślę, że materiał wymaga kilka słów komentarza. Tutaj były bardzo ciekawe te komentarze, które pojawiały się pod moimi materiałami. Z jednej strony były takie komentarze w stylu: może, czy ma ksiądz odwagę odnieść się do wysoce merytorycznego materiału pana Kapusty? Z drugiej strony były komentarze w stylu: mam nadzieję, że ksiądz nie odniesie się do dziecinnej zaczepki pana Kapusty. A więc myślę, że prawda leży w tym przypadku faktycznie gdzieś po środku i materiał jest gdzieś pomiędzy merytoryczną rozmową, merytorycznymi zarzutami, a faktycznie dziecinnymi zaczepkami. Myślę, że raczej z naciskiem na to pierwsze, to znaczy mi faktycznie styl pana Kapusty prawie w ogóle nie przeszkadzał. Momentami, przede wszystkim w pierwszych minutach, w intrze, to jest takie dosyć komediowe. Czasami wstaje on i zaczyna tańczyć w trakcie swojego materiału. Natomiast, nie wiem, mi osobiście ten styl nie wydawał się ani szczególnie złośliwy, ani szczególnie prześmiewczy. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej w granicach dobrego smaku i powiedzmy dobrego wychowania. Dobrego smaku może czasem trochę mniej, ale jak najbardziej w granicach dobrego wychowania. Zacznę tutaj trochę od końca, nie przedłużając, ale właśnie a propos przedłużania. Pierwsza sprawa, którą musimy sobie ustalić, pan Mikołaj Kapusta nagrywa materiał. O godzina 44 trwa ten materiał. Ja muszę tego słuchać. Żeby się odnieść, no to muszę tego słuchać. Słucham go w tempie dwukrotnym przyspieszeniu. Męczę się i męczę. I tutaj mój pierwszy zarzut. To znaczy, rozumiem, taka forma może być całkiem sensowna, ale jeśli chcemy tak robić, jeśli chcemy tak puszczać, on puszcza mój film i później go komentuje, to pierwsza sprawa, no jednak należy go wtedy dopuścić do końca. Dlatego, że pan Mikołaj urywa mój film, ostatnie chyba 2,5 minuty zostają wycięte, a ja mam chyba taki zwyczaj, tak mi się wydaje, że raczej właśnie w tych ostatnich minutach staram się uchwycić najprecyzyjniej samo sedno. Wszystko, no powiedzmy, wcześniej może być swego rodzaju podbudową, która rysuje pewne tło i na koniec staram się w kilku zdaniach to uchwycić i myślę, że pomimo tego, że ten materiał pana Kapusty trwa godzinę 44, to nie uchwycił tego, co kluczowe, to znaczy właśnie tych ostatnich zdań, które pan Kapusta przerywa. No już nie będzie chyba nic nowego. Myślę, że będzie. Ja puszczę tutaj to zakończenie tego mojego poprzedniego materiału również po to, żeby widzowie pana Kapusty je usłyszeli, bo myślę, że to jest jak najbardziej istotna i sprawa. Myślę, że to może nie być zrozumiałe dla człowieka, który już siedzi w takich modlitwach uwielbienia, ale naprawdę zachęcam do zapoznania się, jeśli dla kogoś to nie jest oczywiste, przede wszystkim z faktem kryzysu Kościoła i jeśli w to wejdziecie, jeśli zobaczycie, co się wydarzyło w Kościele po Soborze Watykańskim II, to wtedy powoli stanie się dla was też jasne, dlaczego ta harmonia jest tak istotna. Ci wielcy nauczyciele życia duchowego mówią, że człowiek, który szuka bardziej pociech Boga
niż Boga pociech, że taki człowiek prędzej czy później zostanie zwiedziony przez złego ducha. Dlaczego? Dlatego, że zły duch łatwo może się przebrać za anioła światłości i przede wszystkim on wtedy działa na poziomie emocjonalnym. Przede wszystkim właśnie daje takie dobre, pobożne uczucia po to, żeby człowieka ostatecznie odprowadzić od Pana Boga, do którego zbliżamy się na poziomie rozumu i woli, na poziomie wiary i miłości. Jest to stara sztuczka, która przez tych ojców życia duchowego jest opisana na dziesiątkach, setkach, tysiącach stron. I tutaj mamy taką nową odmianę tej pokusy, urodzoną w sektach zielonoświątkowych, która po Soborze Watykańskim II wchodzi do Kościoła. I oczywiście, że mogą być bardzo pobożne osoby, które się w to angażują i pracują i właśnie chcą zrobić dobrze, ale wychodzi jak zawsze. Drugi zarzut, który mam wobec tego materiału, jest taki, że pan Kapusta przerywa w środku zdania i zaczyna komentować przez 20 minut to, co zostało do tej pory powiedziane i mówi, jak to ksiądz Szymon może nie wiedzieć, że w Piśmie Świętym jest napisane to i to. Tylko, że ja 30 sekund później to mówię, co on mówi. Tylko, że on jak zrobi przerwę i 30 minut tłumaczy, jak to jest, a jak ja to po tych później 30 sekundach powiem, to już jakby no, nie warto jakoś tego odkręcać. Co mam konkretnie na myśli? Myślę, że taki absolutnie kluczowy argument pana Kapusty w ten sposób zostaje przeprowadzony. Mianowicie kwestia tego słów świętego Pawła, nie zabiegajcie o dary duchowe. I moich słów, gdzie ja mówię, że Kościół wydaje regulacje, co zrobić, żeby to miało sens i nie traktuje tego jako celu. W sensie charyzmaty nie są traktowane przez świętego Pawła jako coś nadrzędnego. W słowach Pana Jezusa również nie widzimy to ich jako jakiegoś celu. Wydane są natomiast praktyczne regulacje, w jaki sposób mają one funkcjonować, żeby było to uporządkowane. I tutaj pan Kapusta robi przerwę i mówi, jak to przecież jest bardzo wyraźnie u świętego Pawła napisane, że zabiegajcie o dary duchowe i nie zwraca, znaczy właśnie przez to, że ten materiał jest taki, mój materiał jest pocięty jego półgodzinnymi komentarzami, to może umknąć, że tam chwilę później padają. Wprawdzie nie te słowa zabiegajcie o dary duchowe, ale cytuję te słowa świętego Pawła, które mają dokładnie to samo znaczenie, że chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. A więc ta akceptacja świętego Pawła, życzenie, żeby wszyscy korzystali z tego daru języków, wybrzmiewa w moim materiale, a więc zarzut, jakobym ja tutaj zafałszował Pismo Święte, czy ja kiedykolwiek czytałem Pismo Święte, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdy przerywa się materiał po kilku zdaniach i się tworzy całą narrację, to jest na pewno nie ma w tym żadnej złej woli, bo przecież pan Kapusta później puszcza prawie cały mój materiał, natomiast jest to metodologia, która jest nieadekwatna, niewłaściwa. Podobnie było to w poprzednim materiale, w poprzedniej naszej wymianie zdań, to znaczy pan Kapusta wziął jedno zdanie z mojego materiału, które był w sumie o czymś innym. Zdanie na zasadzie, że modlić się należy w ciszy i on nagrywa cały, znowu długi materiał, nie pamiętam ile on tam trwał, bardzo długi materiał o tym, że przecież tutaj Pismo Święte tyle mówi właśnie o tym, że trzeba głośno chwalić Pana. No ja później nagrałem materiał Drął to się w piekle. Zachęcam do obejrzenia tego materiału, w którym no, wyjaśniam dokładnie, o co mi chodziło w tym jednym zdaniu. I pan Kapusta też nawiązuje do tego materiału. Mówi, że ksiądz Bańka się wycofał ze swoich zdań. Natomiast ja tutaj stanowczo zaprzeczam. Nie oddałem ani jednego metra kwadratowego ziemi. No, tak z przymrużeniem oka. Znaczy nie miałem w ogóle intencji, żeby się wycofywać w tym materiale i nie odchodzi, że trudno jest mi się przyznać do błędu. Pewnie trudno, jak każdemu człowiekowi, ale myślę, że byłbym w stanie to zrobić. Natomiast tutaj po prostu wyjął tam jedno zdanie z mojego materiału traktującego o czymś innym i stworzył na podstawie tego zdania jakąś narrację. Ja później tłumaczyłem no, to, co mi się wydawało oczywiste, co po prostu no, było zawarte w takim streszczeniu w tym jednym zdaniu. Zachęcam do zapoznania się z materiałem. Drął to się w piekle a propos tego, czy modlitwa powinna być głośna, czy cicha. Pan Kapusta odebrał to jako wycofanie się z pewnych tez. Moim zdaniem nie było tam żadnego wycofania się, raczej z jego strony była nadinterpretacja co do jednego zdania, na podstawie którego powstał tam 50-minutowy chyba komentarz. I myślę, że trochę podobny proces odbywa się też w tym materiale, to znaczy
zostają wzięte jakieś pojedyncze zdania i później na ich podstawie jest tworzona długa narracja. Tyle jeśli chodzi o, powiedzmy, taki całokształt tego materiału, to znaczy pewne zarzuty, które mam. Myślę, że zasadniczo to jest dosyć szczere, że pan Kapusta po prostu puszcza ten materiał i go komentuje tak na żywo. Ja lubię ten sposób dyskusji. Stąd też być może kiedyś będziemy mieli okazję dyskutować na żywo. Ja jestem jak najbardziej do tego chętny, na to otwarty, bo widzę, że pan Kapusta ma taką łatwość w tym, żeby to robić na żywo i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Natomiast jeśli to tak ma być robione, to tutaj mój apel na przyszłość do pana Kapusty, żeby jednak najpierw wysłuchać tego materiału, tak żeby nie komentować przez pół godziny czegoś, co później w jakiś sposób i tak padnie. Tutaj pan Kapusta jakby tego w ogóle nie zauważa, że u mnie padają te słowa to świętego Pawła, wprawdzie nie te zabiegajcie o dary duchowe, tylko te chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, ale jednak tak, to co do sensu jest to samo, to znaczy pada ta akceptacja. I teraz konkretnie co do tego problemu, no bo jednak ja mówię, że Kościół nigdy nie szukał tych darów duchowych, a tutaj przecież jest powiedziane u świętego Pawła, żeby zabiegać o te dary duchowe i Pan Jezus, to co też Pan Kapusta mi zarzuca, że ja cytuję ten rozkaz Pana Jezusa, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a nie cytuję tego, co jest dalej, to znaczy tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyły te znaki. Tam Pan Jezus wymienia różnego rodzaju cuda, wypędzanie złych duchów i tak dalej. A więc jakby nie pokazuje tego, co przecież jest chwilę później, zdanie później. On traktuje to jako cenzurę. Ja szczerze mówiąc, gdy planowałem ten materiał, to planowałem nawet się do tego odnieść. Najwyraźniej to w trakcie, później już na żywo, w sensie na żywo, gdy nagrywałem ten materiał, to o tym aspekcie zapomniałem, co teraz nadrobię. Tu może być faktycznie jakby pewien brak w kontekście przytoczenia tego materiału bez tej jego końcówki. Mi się wydaje, że w całości materiału jest to czytelne, ale teraz na wszelki wypadek wyjaśnimy to dogłębnie. Zacznę od świętego Pawła i jego pierwszego listu do Koryntian. Dlaczego? Dlatego, że no na te cytaty głównie pan Kapusta się powołuje i myślę, że warto tutaj pewne sprawy sobie powoli, po kolei poukładać. Zacznę od rozdziału 12 i później będę pewne fragmenty przeskakiwał. Postaram się, żeby to były takie fragmenty, które nic w tym temacie nie wnoszą. To jest rozdział 12, początek. Nie chciałbym, bracia, abyście trwali w niewiedzy co do darów duchowych. Wiecie, że gdy byliście poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego nie może mówić, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Tutaj też ważne, już wstępne połączenie, dary łaski i posługiwania, które będą występowały w listach świętego Pawła zwykle razem. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Ktoś pytał, czy sąsiad hoduje pawiany? Nie, to nie są pawiany, to są pawie. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha. To jest ciekawe, co święty Paweł wymienia, bo są tutaj rzeczy, które być może współcześni charyzmatycy w ogóle by nie postrzegali jako charyzmaty. To jest bardzo ciekawe, co święty Paweł wymienia. A więc jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego ducha. A więc widzimy, że są najpierw rzeczy, powiedzmy, że takie bardziej intelektualne i dopiero później mamy dar uzdrawiania przez tego samego ducha. Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Później jest mowa o tym, że Kościół składa się z wielu członków i że wszystkie do tego ciała należą i że nie mają prawa jakby uważać, że są jedynie potrzebne. Następnie w rozdziale 13 mamy hymn o miłości. Tutaj pan Kapusta też krótko się do niego odnosi, dlatego też pewne fragmenty skomentuje.
Myślę, że tekst jest znany. Gdyby mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Tutaj święty Paweł pokazuje wyraźnie priorytet miłości nad darami. Od tego się rozpoczyna. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. A więc można mówić językami ludzi i aniołów, a miłości nie mieć. Wcześniej rozdział 12 kończy się słowami. Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Tak tutaj święty Paweł pokazuje tą wyraźną hierarchię, którą ja zaznaczyłem w moim poprzednim materiale. To znaczy charyzmaty, te dary, darmo dane, są przez świętego Pawła ewidentnie postrzegane jako środek do celu. Celem jest zbudowanie, celem nadrzędnym jest miłość. Natomiast te charyzmaty mają być swego rodzaju środkiem. Pan Jezus przedstawia te wyjątkowe dary jako znak rozpoznawczy, jako coś, co będzie wskazywało na to, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z Kościołem Chrystusowym i widzimy bardzo wyraźnie, jak w dziejach apostolskich to się później sprawdza, jak te cuda faktycznie skłaniają pogan do tego, żeby się nawracali. Później nie tylko cuda, ale wytrwałość chrześcijan przede wszystkim w obliczu męczeństwa, ale tak można powiedzieć, że w pierwszej chwili zdecydowanie te cuda odgrywają dużą rolę. A więc są one traktowane jako znak rozpoznawczy i jako pewien środek, ale celem tutaj ewidentnie jest miłość. Tak samo jak w przekazie Pana Jezusa, celem nie jest, Pan Jezus nie mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego po to, żeby przemawiali językami, potalkowali i czynili cuda. I myślę, że to nie jest kontrowersyjne. Myślę, że to, tak mi się wydaje, że dla Pana Kapusty również nie będzie kontrowersyjne i powinien się zasadniczo z tym zgodzić, że one nie mają charakteru celu. Mają charakter pewnego środka. To na razie warto sobie zaznaczyć. Gdybym też miał dar prorokowania, dalej pisze święty Paweł, znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę miałbym tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. I tutaj pan Kapusta w pewnym materiale swojego, w pewnym fragmencie swojego filmu odnosi się do tego, i to jest szokująca interpretacja, to naprawdę ta interpretacja jego, taka dosyć spontaniczna podejrzewam, nie ma nic wspólnego z tym, jak ten fragment jest interpretowany przez ojców Kościoła i w ogóle przez później wszystkich teologów. On oczywiście jest to jeden z częściej komentowanych fragmentów. On, pan Kapusta, interpretuje to sobie w ten sposób, że można rozdać na jałmużnę całą majętność swoją, ale nie mieć miłości. On uważa, że kto nie ma miłości, kto rozdał na jałmużnę całą majętność swoją, wola według niego tam jest, ale nie ma uczuć i dlatego nie ma miłości. A więc tak tego Kościół nigdy nie interpretował. To nie brak uczuć sprawia, że ta miłość tutaj jest wybrakowana. To jest klasyczny fragment, który jest używany w teologii katolickiej do podkreślenia, udowodnienia konieczności nadprzyrodzonej miłości w naszych sercach. Co to znaczy nadprzyrodzona miłość? To znaczy, że prawdziwą miłość ma tylko ten, kto prawdziwie z Panem Bogiem jest zjednoczony. Kto prawdziwie jest zjednoczony z Panem Bogiem przez łaskę uświęcającą i wtedy jego miłość jest faktycznie tą Bożą miłością. To jest ta prawdziwa miłość i ona jedynie ma znaczenie. A może być człowiek, który będzie takim filantropem, który będzie zewnętrznie wszystko czynił, powiedzmy, tak jak trzeba i właśnie rozdawał dla ubogich całą majętność swoją, a jednak nie będzie miał tej prawdziwej miłości w sercu. Będzie się kierował jakimiś swoimi własnymi pobudkami, być może jako swoją własną wizją miłości, ale nie tą miłością Bożą, nie tą miłością nadprzyrodzoną. To jest klasyczna interpretacja tego fragmentu. Nigdy nie słyszałem takiej interpretacji, jak ją pan Kapusta przedstawia, że tej miłości tutaj, o której mówi święty Paweł, brakuje tego, że on wprawdzie oddał wszystko, ale nie miał uczuć. Nie, to trochę słabe jednak. Dalej, bezpośrednio dalej, rozdział 14 z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian z pierwszego listu. Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. A więc miłość w pierwszej linii, dalej dary duchowe, a spośród nich szczególnie o dar proroctwa. Dlaczego? On będzie według świętego Pawła tym takim najbardziej oświecającym dla innych, co myślę, że jest zrozumiałe. To święty Paweł wyjaśnia. Ten bowiem, kto mówi językami, nie ludziom, mówi lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językami, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół.
Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby wyszło to na zbudowanie kościołowi. Bo przypuśćmy, bracia, że przychodząc do was będę mówił językami. Jakiż stąd pożytek dla was, jeżeli nie przemówił do was, albo objawiając coś, albo przekazując jakąś wiedzę, albo prorokując, albo pouczając. Podobnie jest z martwymi instrumentami, które dźwięki wydają, czy to będzie flet, czy cytra. Jeżeli nie można odróżnić poszczególnych dźwięków, to któż zdoła rozpoznać, co się gra na flecie lub na cytrze? Albo jeśli trąba brzmi niepewnie, kto się będzie przygotowywał do bitwy? Tak też i wy. A jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie zrozumiałych słów, któż pojmie to, co mówicie? Na wiatr będziecie mówili. Na świecie jest takie mnóstwo słów, ale żadne nie jest bez znaczenia. To swoją drogą piękne sformułowanie świętego Pawła. Jeżeli jednak nie będę rozumiał, co jakieś słowo znaczy, będę barbarzyńcą dla przemawiającego, a przemawiający barbarzyńcą dla mnie. To można odnieść trochę do tych charyzmatycznych spotkań, gdy patrzę na tych ludzi, którzy nagle zaczynają... z mojej perspektywy właśnie bełkotać. Tak, on jest dla mnie barbarzyńcą, ja jestem barbarzyńcą dla niego pewnie. Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczynią do zbudowania Kościoła. A więc jest pewna hierarchia. Tak? I w tej hierarchii te dary duchowe są traktowane jako środek do zbudowania Kościoła. Tak? A więc nie są celem. Jeśli więc ktoś korzysta z daru języków, niech się modli, aby potrafił to wytłumaczyć. Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści. Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem. Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie amen. Ktoś niewtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co mówisz. Zapewne piękne jest twoje dziękczynienie, lecz drugi tym się nie zbuduje. Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich, lecz w kościele wolę powiedzieć 5 słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast 10 000 wyrazów według daru języków. To jest bardzo ważne. I to jest też fragment, który pokazuje, że święty Tomasz z Akwinu miał rację, gdy mówił o tym, że najwyższą formą tych darów darmo danych to są te, które pozwalają wyjaśniać wiarę. I to jest coś, co myślę, że dla właśnie charyzmatyków może być takie szokujące i gorszące. Tam święty Tomasz nie wiedział, bo Pismo Święte wie lepiej. Tylko że święty Paweł pisze dokładnie to samo. Woli powiedzieć 5 słów według mojego rozeznania, pisze święty Paweł. Lecz w kościele wolę powiedzieć 5 słów według mego rozeznania. Co to jest za rozeznanie? Można w tym widzieć tą refleksję na temat wiary. Można w tym widzieć jak najbardziej pewien dar modany, ten dar mądrości, ten dar, który sprawia, że święty Paweł potrafi wyjaśnić prawdę wiary, tak? Ale to jest ten z tych, powiedzmy, z tych charyzmatów takich intelektualnych. I święty Tomasz mówi za świętym Pawłem, że to są najwyższe, najważniejsze charyzmaty, do których należy dążyć, a nie te, które są takie, powiedzmy, że spektakularne. Lecz w kościele wolę powiedzieć 5 słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast 10 000 wyrazów według daru języków. A tu można by też odpowiedzieć na jeden z zarzutów pana Kapusty, mianowicie jak ksiądz się stara, żeby i ksiądz, i jego wierni faktycznie korzystali z tych darów duchowych. A więc ja odpowiadam dokładnie tak, jak święty Paweł to zaleca. To znaczy, traktujemy miłość jako cel i środki do jej rozkwitu, do jej rozwoju postrzegamy jako najlepsze, te, nie te, które są najbardziej spektakularne, tylko te, które poleca nam święty Paweł. Wolę powiedzieć 5 słów według mego rozeznania, niż 10 000 słów według daru języków. Powtarzam to za nim i tak też właśnie robię. Nie tylko tutaj na kanale, ale również w trakcie modlitwy. Jeśli Pan Bóg by zechciał, żebym nagle przemówił według daru języków, także nikt mnie nie będzie rozumiał, to no, wydaje mi się to dosyć jakby mało bym się tego spodziewał, ale jeśli by Pan Bóg tak chciał, no to przecież nie będę się opierał, chociaż zgodnie z
powiedzmy, ze wskazaniami teologii ascetycznej i mistycznej, zachowałbym ostrożność. Jak najbardziej znowu jest to zgodne z tym, co pisze święty Jan, że nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale je badajcie. Takie rzeczy zawsze należy najpierw sprawdzić. Ale gdyby Pan Bóg tak chciał, to absolutnie nie mam nic przeciwko. Natomiast to jest bardzo ważna rzecz. To jest to, co mówi święty Jan od Krzyża. Trochę wchodzę w dygresję, ale myślę, że warto to tutaj od razu powiedzieć. Święty Jan od Krzyża, który w ogóle u pana Kapusty to padło takie, że o, może przesadza święty Jan od Krzyża. Uważałbym na takie stwierdzenia. Uważałbym naprawdę na takie stwierdzenia. Dlaczego? Jeśli ktoś dzisiaj, tak będąc właśnie charyzmatycznym kaznodzieją, jak pan Kapusta, tak po prostu może powiedzieć o kanonizowanym przez Kościół i traktowanym przez wieki jako wielki nauczyciel życia duchowego, że on może przesadza. Istnieje taka możliwość, ale jednak Kościół posługiwał się tą jego duchowością naprawdę przez wieki i ta duchowość wykształciła wielkich świętych. I teraz to, co przez wieki w Kościele praktykowano, jeśli ja chcę to zamienić na moją interpretację Pisma Świętego, to padał pana Kapusty dosyć wyraźnie na zasadzie, ale co mówi Pismo Święte, ale co mówi Pismo Święte? I tutaj, moim zdaniem, tu dochodzimy do takiego absolutnie kluczowego momentu. Katolik tak nie myśli. I myślę, że tutaj naprawdę największą szkodę wyrządziła reforma posoborowa i kryzys Kościoła w wierze pana Kapusty właśnie na tym polu. Takie mam wrażenie po tym materiale. I to jest bardzo ciekawe, że spodziewałbym się, że właśnie raczej na tym poziomie takiego przesunięcia punktu ciężkości na emocje, że tam będzie problem, ale wydaje mi się, że tego nie ma, gdy pan Kapusta mówi o emocjach. Tam w sumie wydaje się, że to jest w miarę uporządkowane, to znaczy, że postrzega je właśnie jako element drugorzędny, istotny, ale jednak drugorzędny. Czyli wydaje mi się, że tutaj można by ewentualnie właśnie dyskutować o pewnym postawieniu akcentów, ale tu jest problem bardzo poważny, to znaczy w tym takim podejściu, a nam święty Jan od Krzyża i Kościół przez pięć wieków nauczał w ten sposób, ale co mówi Pismo Święte? Człowieku, to nie jest katolickie, po prostu. To znaczy, tego typu podejście nie jest katolickie. Myślę, że mam nadzieję, że to padło trochę tak nieroztropnie, ale uwaga, dlaczego mówię, że katolik tak nie mówi? Zgodnie z samym Pismem Świętym, jak pisze święty Piotr, żadne słowo proroctwa nie jest do osobistego wyjaśniania, bo zostało bowiem dane, tu parafrazuję teraz drugą część, zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. To Kościół jest filarem i podporą prawdy według Pisma Świętego i to Kościół interpretuje Pismo Święte. Pamiętajmy, drodzy katolicy, drodzy widzowie pana Kapusty, pamiętajmy, że dla katolika absolutnie nie jest miarodajnym własna interpretacja Pisma Świętego. Absolutnie nie. Katolik jest zobowiązany do tego, żeby słuchać nauczania Kościoła. I tutaj zaraz będzie, o, przecież wy nie słuchacie nauczania Kościoła, jesteście jak protestanci. Zaraz. Najpierw ustalmy pewne podstawowe fakty, jak katolik powinien podchodzić, skąd powinien czerpać swoją wiedzę o prawdach wiary. Pamiętajmy o tym, że bez autorytetu Kościoła nie wiemy nawet, jakie księgi są w Piśmie Świętym. Zapytajcie jakiegokolwiek protestanta, skąd wie, jeśli on cytuje Pismo Święte, skąd wie, że ta księga jest w Piśmie Świętym? On nie wie, skąd ona. To jest fascynujące. Zawsze zmieniają zwykle temat, albo odpowiadają jakoś tak śmiesznie w stylu, no bo ja widzę taką głęboką jedność w tych księgach. To sobie przeczytajcie księgę Koheleta i Pieśń nad Pieśniami i wskażcie mi tą głęboką jedność. Da się oczywiście wykazać, bo autor jest ten sam, czyli Duch Święty, ale nie na pewno nie na tyle, żeby wskazać, że to musi należeć do kanonu Pisma Świętego. Absolutnie to nie wystarczy. A więc skąd wiemy, które księgi należą do Pisma Świętego? Bo Kościół tak ustanowił. To Kościół stworzył Pismo Święte. Najpierw, oczywiście, Kościół jest narzędziem Pana Boga, tak? A więc Pan Bóg stworzył przez Kościół, ale kanon Pisma Świętego został wyznaczony przez Kościół. Dlatego protestanci żyją w wielkiej duchowej schizofrenii od samego początku, bo to się tego nie da w ogóle w żaden sposób sensowny połączyć. W sensie sola scriptura w ogóle jest sprzecznością samą w sobie, bo nie wiemy nawet, jeśli chcemy tylko samo Pismo Święte traktować jako autorytet, nie wiemy nawet, które księgi są Pismem Świętym i musimy się powołać albo na jakieś nasze
odczucia, tak Duch Święty mi powiedział, albo na tradycję Kościoła, co oczywiście jest w przypadku protestantów trochę no takim powiedzmy no nie do końca adekwatne w tej sytuacji. To znaczy jest słuszne, żeby się powołać na tradycję Kościoła, ale nie przy ich założeniach wstępnych. A więc katolik nie interpretuje sobie Pisma Świętego, co tam jest napisane, o zobaczę, sprawdzę sobie, a to jest tak, to ja będę wierzył sobie w ten sposób, tylko katolik wierzy w to, co filar i podpora prawdy, czyli Kościół katolicki naucza. Kościół katolicki ma zdefiniowane dogmaty. Jednym z tych dogmatów jest nieomylność Kościoła. Nieomylność Kościoła mówi nam, że to, co zostało uroczyście ogłoszone jako dogmat, jest z całą pewnością objawione. Dogmat o nieomylności Kościoła jak najbardziej mówi nam również, że to, co jest w Kościele powszechnie wierzone, to, co zawsze i wszędzie wierzono, to jest również nieomylne. Żeby być całkiem precyzyjnym, bo jednak temat jest dosyć kontrowersyjny, dogmat mówi o tym, że to, co jest powszechnie wierzone, to, co jest uznawane przez cały Kościół za dogmat, to należy traktować jako prawdę objawioną. Święty Wincent z Leryno mówi, że należy wierzyć w to, co Kościół zawsze i wszędzie wierzył. To z kolei to nie jest zawarte bezpośrednio w treści dogmatu o nieomylności papieskiej, bo tam jest mowa o nieomylności papieskiej. Natomiast to jest traktowane zupełnie powszechnie przez teologię Kościoła jako sposób rozpoznania tradycji apostolskiej. Dogmatem wiary jest, że mamy dwa źródła objawienia, Pismo Święte i tradycję apostolską. I tradycję apostolską poznajemy w ten sposób, że patrzymy, co było w Kościele zawsze i wszędzie wierzone, żeby tutaj być całkiem precyzyjnym. To znaczy sam dogmat o nieomylności papieskiej, siłą rzeczy, bo jest o nieomylności papieskiej, nie traktuje tutaj o w pierwszej linii o tradycji apostolskiej, natomiast jest to prawda wiary. Jest to coś, co jest bezpośrednio połączone z dogmatem o tym, że mamy dwa źródła objawienia. A więc jak najbardziej zgodne z tym dogmatem jest to, że Kościół, czy inaczej, jak najbardziej wymogiem tego dogmatu jest to, że Kościół w swoich zasadniczych rysach, w swoich zasadniczych praktykach, naukach przekazuje prawdziwą wiarę. To jest objawione. Kościół jest filarem i podporą prawdy. A więc, jeśli ktoś mówi, że Kościół pomylił się w swoich dogmatach, przestaje być katolikiem. Jeśli ktoś mówi, że Kościół przez 20 wieków, może 19 wieków, zapomniał o charyzmatach, zapomniał o czymś kluczowym dla życia Kościoła, to stawia tezę, którą należy moim zdaniem zakwalifikować jako bliską herezji. Nie jest to bezpośrednio przeciwko jakiemuś dogmatowi. Można stwierdzić, że tak Kościół nie pomylił się wprawdzie w żadnej kwestii dogmatycznej, ale w jakiejś bardzo ważnej kwestii pobożnościowej. To nie jest dokładnie to samo, co powiedzieć, że pomylił się w swoich dogmatach, ale jednak pamiętamy, że jako nieomylne były postrzegane również, zgodnie z dogmatem o nieomylności papieskiej, te regulacje, które obowiązywały cały Kościół powszechny, regulacje moralne, powiedzmy, które obowiązywały cały Kościół powszechny. A więc gdyby Kościół w jakiś sposób przestał praktykować coś, co było potrzebne, coś, co właśnie jak według pana Kowalskiego, o to sobie tak istniało właśnie na początku, a później wygasło. I teraz my to odkrywamy nagle. Gdyby tak było, oznaczałoby to, czy poddawałoby to wątpliwość, że Kościół jest filarem i podporą prawdy. Zarzut pana Kapusty jest, no to przecież ksiądz Bańka mówi to samo, że Kościół teraz, tylko że on mówi, że teraz po soborze Kościół się myli. A więc uwaga, wszystko zgodnie z katolicką nauką. Jak najbardziej dopuszczalne w ramach dogmatu o nieomylności papieskiej, w ramach dogmatu o dwóch źródłach objawienia i wszystkich tych prawd wiary, jest, że nastąpi taka sytuacja, w której hierarchia kościelna ulegnie w jakimś stopniu jakiejś herezji. Tak długo jak nie ogłaszają dogmatów, które byłyby sprzeczne z poprzednimi dogmatami, może tak być, że ogromna część hierarchii jakimś błędom ulegnie. Widzieliśmy to w czasach herezji ariańskiej, widzimy to również dzisiaj. Nie ma w tym absolutnie nic, co by było niezgodne z prawdą wiary, że Kościół jest filarem
i podporą prawdy. Natomiast jak najbardziej czymś niezgodnym z tą prawdą byłoby twierdzenie, że Kościół zapomniał w swojej nauce o czymś fundamentalnym przez 20 wieków. Jest to zupełnie co innego. To, co my mówimy dzisiaj, my nie mówimy dzisiaj, że Kościół przez ostatnie wieki zapomniał. To jest wojna teologiczna. Ogromna część hierarchii faktycznie przyjęła pewne dosyć heretyckie poglądy, natomiast cały czas jest w Kościele część duchowieństwa, która broni tych prawd wiary. To jest pewne starcie teologiczne, jak w czasach herezji ariańskiej. Tylko tyle i aż tyle. To jest zupełnie co innego, gdy mówimy, że Kościół całościowo w swojej nauce, jego święci, jego magisterium Kościoła, ogłaszane dogmaty i tak dalej, to wszystko zapomniało o czymś, co jest kluczowe i dopiero heretycy, zielonoświątkowcy musieli nam w XIX wieku o tym przypominać. To twierdzenie uważam za bliskie herezji. Jest to najniższe spośród tych, powiedzmy, bezbożnych twierdzeń, to znaczy najniższe przed herezją, to znaczy niżej jest już herezja, a stopień wyżej jest coś, co jest bliskie herezji, czyli to już jest bardzo blisko, ale uważam, że za mało, żeby postawić oficjalne oskarżenie o herezję. Jest to zupełnie co innego. Jest stwierdzenie, że właśnie w czasach herezji ariańskiej większość duchowieństwa była ariańska. W czasach herezji postmodernistycznej po Soborze Watykańskim II większość duchowieństwa jest modernistyczna. Tylko tyle i aż tyle. W tym samym rozdziale pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, to jest dosłownie ten sam wątek, to jest mowa o tym właśnie, żeby dbać o te charyzmaty tak, żeby to wszystko było w spokoju i porządku. Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju, tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych. I dalej, dokładnie w tym samym rozdziale, jest również: kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć, nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Czyż od was wyszło słowo Boże? Albo czy tylko do was mężczyzn przyszło? Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam pisze, jest nakazem pańskim. A to jest bardzo ciekawa sprawa, no bo tak chętnie się powołuje tutaj pan Kapusta na to, że Kościół zapomniał przez 18 wieków o tym, co święty Paweł tutaj pisze. To najwyraźniej o tym też zapomniał po Soborze Watykańskim II szczególnie, o tym nakazie, aby w trakcie... To jest powszechnie odnoszone do liturgii, natomiast święty Paweł nie pisze tutaj bezpośrednio, tak, pisze o zgromadzeniu. I pan Kapusta odnosi to właśnie do takich modlitewnych zgromadzeń typu chwała mu, to nie jest zgromadzenie liturgiczne, ale właśnie o tych zgromadzeniach tutaj mówi święty Paweł, że kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. To przypominam, jak wyglądało chwała mu, tam bynajmniej nie wygląda to w ten sposób. I teraz, jeśli by ktoś, to jest bardzo ciekawe, co święty Paweł pisze, bo jeśli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada dary duchowe, właśnie tutaj puszczam oko do pana Kapusty i pana Zielińskiego, jeżeli komuś się to wydaje, to pada dosłownie w tym momencie, albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam pisze, jest nakazem pańskim. Że czyli nawet jeśli myślisz, że jesteś charyzmatykiem wielkim i masz prawo powiedzieć, że święty Paweł to pisał, on tam w kontekście kulturowym takim był i dlatego to tak było i tylko dlatego tak było. A teraz już jest inaczej, my teraz wiemy, jak jest lepiej, dlatego u nas jak najbardziej właśnie kobiety i dziewczęta prowadzą tego typu wydarzenia modlitewne. A gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany przez Boga. Myślę, że wydaje mi się, że ten fragment pan Kapusta zacytował w odniesieniu do mnie, że ja nie uznaję przecież charyzmatów, ale sam tutaj przeskoczył ten fragment z kobietami, a to pada dosłownie po tym, tak? To jest dosłownie połączone. Oczywiście wcześniej jest mowa również o tych charyzmatach. Tak więc, bracia moi, troszczcie się o łaskę prorokowania i nie przeszkadzajcie w korzystaniu z daru języków, lecz wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku. A więc myślę, że już sporo na temat świętego Pawła i jego podejścia do charyzmatów powiedziałem, ale jednak tutaj jeszcze jedno słowo podsumowania tego fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Powiedziałem w moim materiale, co pan Kapusta również zacytował, że powszechną interpretacją ojców Kościoła jest to, że na początku właśnie te charyzmaty spektakularne były bardziej potrzebne. Później
przechodzi Kościół w stronę tych darów duchowych, o których święty Paweł pisze, że one są lepsze. Wolę pięć słów powiedzieć według mojego rozeznania. To jest ten dar, który pozwala rozpoznać prawdy wiary, pozwala dzielić się tymi prawdami wiary. To są te dary potrzebne do tego, żeby dobrze wiary nauczać. I święty Tomasz mówi, że te dary są najwyższe, one docelowo Kościół do nich dąży. I o ile na początku potrzebował dużo tych pierwszych, o tyle z czasem naturalnie dużo bardziej potrzebne będą te, które są potrzebne do zrozumienia i wyjaśnienia wiary. Tak mówi święty Tomasz, tak mówi święty Paweł, wolę pięć słów powiedzieć według mojego rozeznania i tak mówią ojcowie Kościoła. A pan Kapusta mówi, tak mówią ci, to jest dosłownie. On odnosi to do mnie chyba, a nie do ojców Kościoła, mam nadzieję, ale ja tam cytuję, parafrazuję słowa ojców Kościoła. Nie mam teraz dostępu do biblioteki na tyle, żeby sprawdzić, podać konkretny cytat, natomiast jest to cytowane w dogmatykach jako dosyć powszechnie, w sensie jako powszechnie przyjęta teza wśród ojców Kościoła, jako ich wyjaśnienie na to, że zanikają powoli te, powiedzmy, spektakularne charyzmaty, typu właśnie dar języków i dar prorokowania, który według świętego Pawła jest tym wyższym darem, tak? Ale mimo wszystko nie tym najwyższym. Jak to wyjaśnia święty Tomasz? Dlatego, że to, co najwyższe w tym darze, to jest to objawianie wiary, to jest to pokazywanie, jaka jest nasza wiara, to, co jest potrzebne do naszego zbawienia. I to święty Paweł mówi, czy o tym darze mówi, tym, powiedzmy, takim darze mądrości, darze wiary, tym darze, który ma doprowadzić do tego, żeby dzielić się poznaniem wiary, dzielić się zrozumieniem wiary, żeby wyjaśniać, jaka nasza wiara jest. A więc ojcowie Kościoła mówią, że tak właśnie jest. Święty Tomasz to potwierdza. Kościół naucza przez 20 wieków, tak? W ten sposób. Pamiętamy, że w ogóle to, co ojcowie Kościoła wspólnie uznają, jest traktowane jako tradycja apostolska. To jest najprostszy sposób ustalenia tradycji apostolskiej, czyli czegoś, co jest w ogóle objawione. A pan Kapusta mówi, to jest wymówka ludzi, którzy nie doświadczyli mocy Bożej. A więc według niego święty Augustyn, święty Hieronim, ojcowie Kościoła wszyscy nie doświadczyli mocy Bożej. Teolodzy średniowieczni nie doświadczyli mocy Bożej. Święci średniowieczni nie doświadczyli mocy Bożej. Święty Tomasz z Akwinu nie doświadczyli mocy Bożej. Magisterium Kościoła nie doświadczyło mocy Bożej. Wielonoświątkowcy doświadczyli mocy Bożej. Dzisiejsi charyzmatycy doświadczyli mocy Bożej. Alleluja! I do przodu. No nie, no przepraszam, pozwoliłem sobie na pewną dozę ironii, ale myślę, że w nawiązaniu do pana Kapusty, który również pozwala sobie na sporą dozę ironii, no to jednak jest na miejscu. Jako tezę uwiarygodniającą swoje twierdzenie, że Kościół mógł się pomylić, pan Kapusta przytacza cytat z, powiedzmy, cytat ojców Soboru Trydenckiego, którzy mówią, że to my jesteśmy winni reformacji. I tutaj moim zdaniem zamieszanie już trochę sięga zenitu. A więc oczywiście, że tak, oczywiście, że renesansowy Kościół był winny reformacji, oczywiście, że tak. Natomiast że późno-średniowieczny i wczesno-renesansowy Kościół. Natomiast to, że duchowieństwo przyznaje się do swoich błędów, jest dobre i potrzebne. I oczywiście, ale do czego przyznają się ci wierni, ci ojcowie? Ojcowie Soboru Trydenckiego. Do tego, że zapomnieli o prawdach wiary? Do tego, że nauczali niekatolickich prawd wiary? Nie. Oni nie mówią, a tak, reformatorzy mają rację, trzeba odprawiać taki Novus Ordo, jak oni odprawiają i udzielać komunii na rękę. Czy u protestantów była komunia na rękę? Wtedy chyba jeszcze nie, także przepraszam, pewien anachronizm, natomiast oczywiście dużo szybciej wchodzi niż u nas, ze względu na brak wiary w Najświętszy Sakrament, ale to inny temat. O komunii na rękę też pan Kapusta mówi, ale to będzie jeszcze osobny materiał, bo temat jak do tej pory wydawał mi się oczywisty, w sensie takim, że wydawało mi się niepotrzebne, żeby go dokładniej tłumaczyć, bo było to dosyć proste moim zdaniem, ale widząc, jak bardzo ludzie czepiają się tam szczegółów, warto kilka rzeczy powyjaśnić, ale to przy innej okazji. Ojcowie Trydenccy, ojcowie Soboru Trydenckiego nie mówią, że to Luter miał rację, tylko mówią, to nasze grzechy sprawiły, że to szambo wybiło w ten, a nie w inny
sposób, to parafrazuję, tak? Natomiast dzisiejsi charyzmatycy mówią coś zupełnie innego. Nie mówią, to nasze grzechy coś sprawiły. O nie, nie, bynajmniej. To grzechy tych poprzednich naszych przodków, wszystkich tych wieków. Właśnie nie grzechy, przepraszam, to ich błędy. To błędy, niezrozumienie wiary, według charyzmatyków najwyraźniej, to niezrozumienie wiary ojców Kościoła, świętych średniowiecznych, barokowych, magisterium Kościoła, to oni nie zrozumieli wiary i dlatego to wybiło dopiero udzielono świątkowców. I dlatego Sobór to teraz przejął. Naprawdę, wy tak wierzycie, że taki jest Kościół, że Kościół mógł w sprawach wiary pobłądzić przez 20 wieków i zielonoświątkowcy nagle odkryli, jak należy wiarę praktykować i co jest najważniejsze, albo przynajmniej absolutnie kluczowe w przeżywaniu wiary. No ludzie. Kolejnym ciekawym przykładem zamieszania jest zarzut, że traci opierają się na uczuciach. Tam w ogóle jest taka śmieszna pomyłka, bo pan Kapusta mówi, zobaczmy, co lefebryści mówią o tradycyjnej mszy świętej i kto tam wchodzi? I wchodzi ksiądz Śniadoch. A więc ksiądz Śniadoch na pewno się nie ucieszył z tego, że nazwano go lefebrystą. To taka śmieszna pomyłka. A więc ksiądz Śniadoch nie jest lefebrystą. I później tam są jacyś inni jeszcze wierni z jakichś środowisk tradycji, czyli podejrzewam, że ci, którzy tam są zaprezentowani, to w ogóle nawet nie są nasi wierni. Być może jakiś wyjątek jest. Nie śledziłem tego tak dokładnie, natomiast to otwarcie jest świetne z księdzem Śniadochem jako lefebrystą, ale to zostawiamy na marginesie. I to jest fascynujące. To jest w ogóle coś, co już kiedyś też słyszałem, że ale tradycjonaliści tak mówią o mszy świętej emocjonalnie. Ludzie! No i to myślę, że warto powyjaśnić sobie dokładniej, o co chodzi z tą emocjonalnością i gdzie, co dokładnie jest tutaj nie w porządku z tą emocjonalnością. A więc tak, człowiek zasadniczo ma dwie wyższe władze duszy, rozum i wola. Władza poznawcza i władza decyzyjna, rozum, wola. Nie? Niższe władze duszy, władza pożądawcza i władza gniewliwa, władza pożądawcza, niższe władze duszy, czyli to jest powiązane z naszą duszą, z naszym życiem, ale one są bardziej cielesne, tak? Bardziej powiązane z naszym organizmem. Pożądawcza kieruje na to, co jest przyjemne, gniewliwa, odpycha od tego, co jest nieprzyjemne. Domyślnie te władze mają nas zachować przy życiu, a więc sprawić, że będziemy się odżywiali i rozmnażali i uciekali lub walczyli z niebezpieczeństwem. W wielkim uproszczeniu, katolicka antropologia, ale obecna już u Arystotelesa. Prawie powiedziałem świętego Arystotelesa, ale nie. A więc uczucia, tak, uczucia są w tych niższych władzach duszy, władza pożądawcza i władza gniewliwa. Są dobre, stworzone przez Pana Boga. Tak. Należy ich używać? Tak. Jasne? Nie. Tradycjonaliści nie mówią, że trzeba zabijać uczucia, jak to Pan Kapusta sugerował. Nie zabijamy uczuć. Nie zabijamy. W pewnym sensie nawet je pielęgnujemy. Natomiast nie możemy pozwolić, żeby one wyszły na pierwszy plan. A więc gdy komuś podchodzi się z mikrofonem i zadaje mu się pytanie, jakie są twoje wrażenia z mszy trydenckiej, to nic dziwnego, że mówi o swoich wrażeniach, tak? Jak przyszedłem, to po prostu zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. No i to wrażenie pewnie było w dużej mierze uczuciowe, tak. Natomiast pytanie jest, z jakiego powodu, znaczy co wzbudziło te uczucia? Czy były to właśnie jakieś sentymentalne zjawiska, które wzbudziły te uczucia? Czy były to raczej, bo uczucia mogą wynikać z różnych rzeczy, mogą wynikać zarówno z patrzenia na coś nieprzyzwoitego, jak i z rozważania Trójcy Przenajświętszej. Jedno i drugie może skutkować uczuciami, tak? I same w sobie uczucia są neutralne moralnie. A więc pytanie jest, co te uczucia odpala, tak? To jest jakby pierwsza kluczowa sprawa. Dlaczego? Może to być jeszcze nieoczywiste, do czego dążę. A więc, jeśli mówimy o spotkaniu charyzmatycznym i mszy świętej trydenckiej, a więc katolicka liturgia, czy w ogóle modlitwa, bo mówimy po części o spotkaniach nie liturgicznych, ale będę w uproszczeniu mówił o liturgii. Katolicka liturgia musi być tak skonstruowana, żeby przemawiała w pierwszej linii do rozumu i woli. Co to znaczy w pierwszej linii do rozumu i woli? O to pan Kapusta dokładnie pytał. To znaczy, że nasz wysiłek przy tworzeniu takiej liturgii musi być położony na to, żeby przemawiała bezpośrednio do rozumu i woli i później, żeby one odpalały uczucia. Co to znaczy bezpośrednio? To znaczy, że ma być to wszystko pełne treści. To znaczy, że taka tradycyjna liturgia jest bardzo dokładnie uporządkowana, zaplanowana. To już jest pierwsza sprawa rozumowa. To znaczy, mamy pewien plan.
ułożony refleksyjnie. Jest plan, robimy to w ten i w ten sposób. Jak to wygląda w przypadku nowej mszy, a jeszcze bardziej w przypadku takich charyzmatycznych spotkań, to jest flow. Jest może jakiś tam plan, że ten występuje wtedy, a ten wtedy, ale zasadniczo chodzi o to, żeby był flow. Mamy pierwszy ważny punkt. Na początku rozum wyznacza porządek i treść. Treść, którą chcemy przekazać. Później szuka środków, różnorakich środków, które na poziomie bezpośrednio intelektualnym albo zmysłowym będą do tej treści prowadziły. I tak msza święta zbudowana jest w ten sposób, że najpierw kapłan podchodzi do ołtarza symbolicznie, boi się do niego przystąpić. Najpierw odmawia konfitor, wyznaje swoje grzechy, pokazuje to naszą niskość i dopiero później podchodzimy do Pana Boga. Symbolicznie liturgia pokazuje poprzez ukierunkowanie wszystkich w jedną stronę właśnie co jest naszym celem, że to Bóg jest naszym celem. Ta cała symbolika, ona ma przemawiać do rozumu. Poprzez te informacje, które docierają różnymi sposobami do naszego rozumu, wtedy mają jak najbardziej odpalić się nasze uczucia. Uczucia, które powiedzmy pomagają w uwielbieniu Pana Boga. Uczucie pewnego może spokoju, może żalu. Tak, to żal nie jest tylko uczuciem, ale rozumiemy, że jak najbardziej może być również na poziomie uczuciowym. A więc celujemy w rozum i wolę i później z tego mają wynikać uczucia. Nie ma w tym nic niezwykłego, że człowiek, który pierwszy raz idzie na mszę świętą trydencką, że faktycznie, jeśli ma sensus catholicus, zmysł katolicki, to dociera ta treść symbolicznie przekazana bardzo mocno do niego i wtedy odczuwa też bardzo mocno. Nie ma w tym nic złego, że o tym mówi. Choć ja osobiście, co mówiłem w mojej recenzji tego filmu, nie pochwalam takiego mocno emocjonalnego tonu tego filmu. Uważam, że jest wart obejrzenia, ale akurat powiedzmy, że ta jego emocjonalność do mnie nie przemawia. Dlaczego twierdzę, że spotkania charyzmatyczne przemawiają w pierwszej linii do uczuć? Dlatego, że są skonstruowane w ten sposób, żeby wywołać uczucia. Teraz zapraszam Was wszystkich, żebyśmy stanęli przed tronem naszego Boga. Jeżeli ktoś chce, może wznieść swoje ręce i uwielbiać, może zaśpiewać, może modlić się w językach. Zapraszam Was bardzo do tego. Panie, chcemy Tobie oddać chwałę, która Tobie się należy, tylko Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy stać przed Twoim tronem i wznosić pieśń chwały na Twoją cześć. Bądź uwielbiony, Jezu. To nie jest tak na takich spotkaniach, z tego co widzę na tych nagraniach, które są dostępne w internecie, to jest skonstruowane w ten sposób, że podejmujemy takie środki bardziej zmysłowe, czyli muzyka, takie treści stosunkowo niedużo, raczej powtarzane, takie proste treści w stylu, że uwielbiajmy, kochajmy, dziękujmy i sentymentalna muzyka. Całość jest skonstruowana moim zdaniem w ten sposób, że oddziałuje w pierwszej linii na uczucia i ewentualnie, zgodnie z pobożną interpretacją tych wydarzeń, ma to doprowadzić do tego, że człowiek faktycznie będzie i na poziomie rozumowym i przede wszystkim na poziomie woli. Myślę, że rozum tam to jest zupełnie na trzecim miejscu, ale że ta wola się właśnie rozpali, to pan Kapusta mówi, że ta wola rozpali się do działania, że my podejmiemy wtedy jakieś decyzje, tak, że coś zmienimy w naszym życiu. Moim zdaniem taka jest ścieżka i moim zdaniem to, co widzę w tych wydarzeniach, bardzo wyraźnie to potwierdza. Brak
takiej bardzo wyraźnej treści, która byłaby, powiedzmy, jakoś tak skodyfikowana, chcemy ją przekazać symbolicznie w ten i w ten i w ten sposób, a skupienie na takich bardzo, powiedzmy, banalnych, bardzo prostych treściach i cały nacisk nastawiony na to światło, dym i sentymentalna muzyka. Co mam na myśli, bo to też dla pana Kopusty ewidentnie nie było oczywiste, co to jest sentymentalna muzyka. To znaczy taka pobożniutko słodka. Znaczy, że takie tum, 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 pum, pum, to sobie coś tak pogrywa, jakieś takie, żeby to było właśnie tak, wprowadzało w taki flow. Takie, to jest takie, taki spokój, dobre samopoczucie, które ma nas skłonić do tego, żeby tak poczuć tą rękę Bożą, tak? Tak to tam pan Kapusta mówi. To oddziałuje w pierwszej linii nauczycia. Dlaczego to jest niebezpieczne? O tym mówiłem w tych ostatnich 2 minutach materiału, które pan Kapusta wyciął. Mianowicie, gdy tak się to się dzieje, faktycznie wola na chwilę może się rozpalić, ale gdy to uczucia wpływają na wolę, to jest najgorsze, co można zrobić. Bo uczymy się wtedy tego, że wola podąża za uczuciami. Jeśli taki mamy sposób działania, uczymy, wyrabiamy sobie nawyk, że wola podąża za uczuciami. Czyli gdy coś innego odpali uczucia, to wola za tym pójdzie. W sensie taki będzie naturalny odruch. I dlatego to jest szalenie niebezpieczne. I gdy pan Kapusta mówi, no to teraz to właśnie tradycjonaliści przyznają, że tak naprawdę różnica pewnych akcentów. Na zasadzie widzimy, jaka jest tutaj różnica akcentów. To znaczy, tradycyjna liturgia apeluje do rozumu i woli i z tego wynika reakcja emocjonalna. Wydarzenia charyzmatyczne apelują do emocji i z tego ma wyniknąć później jakaś reakcja wolitywna na poziomie woli. Czy to jest przesunięcie akcentów? Można tak powiedzieć, ale czy to jest przesunięcie akcentów, które może zdewastować duszę? Tak, to jest tego kalibru przesunięcie akcentów. I właśnie o tym mówi nie tylko święty Jan od Krzyża, ale wszyscy nauczyciele życia duchowego, że trzeba szukać, to zdanie podobało się panu Kapuście, że trzeba szukać Boga pociech, a nie pociech Boga. To jest właśnie to. Trzeba szukać Boga. W sensie poprzez rozum i wolę szukamy Boga. Tak? Boga pociech i wtedy skutkuje to pociechami, a nie pociech najpierw, tak? Czyli tego co uczuciowego i Boga, tak? I później do niego zdążać. Ta hierarchia ma kluczowe znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że gdy zaczynamy od uczuć, bardzo łatwo później inne uczucia wytrącą nas z równowagi. Dwa, gdy szukamy uczuć, sfera uczuciowa zgodnie z zupełnie powszechną tezą teologiczną, jest tą sferą, na którą zły duch ma największy wpływ w nas. Czyli może najbardziej tutaj udawać anioła światłości, może pobożnymi uczuciami prowokować nas do czegoś złego, bo potrafi właśnie przybierać tą formę anioła światłości i właśnie na tym emocjonalnym poziomie to się może dziać najłatwiej. A więc tego typu wydarzenia charyzmatyczne są odwróceniem porządku, są wyrabianiem złych nawyków, paraliżowaniem siły woli, w tym sensie, że staje się ona zależna od naszych uczuć i wystawianiem się na ataki złego ducha. Już ten materiał trochę trwał. Chciałem jeszcze powiedzieć a propos Elizeusza i kontekstu kulturowego, to może bardzo krótko. Pan Kapusta zwraca uwagę, że w zasadzie śmieje się z tego, że ja mówię o kontekście kulturowym, że Izraelici nie mieli sentymentalnej muzyki i podnoszenia rąk. I mówi, jak to przecież Miriam z bębenkiem idzie przez Morze Czerwone, a Elizeusz wzywa harfiarza. Weź mi tu zagraj, bo muszę prorokować. Tak? No i jak to przecież widać od razu, że oni właśnie tacy są. No to znowu, to jest taka rzecz, że gdybyśmy rozmawiali na żywo, to myślę, że byśmy ją sobie bardzo szybko ustalili. A więc no, mamy specyficzny kontekst kulturowy Izraelitów, czyli taki, gdzie oni faktycznie jak najbardziej tak radośnie potrafią tańczyć i śpiewać i właśnie wtedy, gdy zabijają zwierzęta w świątyni, to też radośnie sobie śpiewają i tam grają na trąbach. Natomiast w ogóle nie mam tego takiego sentymentalnego aspektu. W ogóle go nie widać w Starym Testamencie, ani w ich liturgii ustanowionej, ani w powiedzmy jakichś takich pojedynczych wydarzeniach. Co mam na myśli przez sentymentalną muzykę, czy sentymentalny rys ich charakteru? Mam na myśli taki nastawiony na takie, powiedzmy, że pobożne uczucia. O, może to będzie precyzyjne, bardziej precyzyjne, że w pobożności Żydów nie ma sentymentalizmu. Tak?
Druga rzecz, to podnoszenie rąk. Jak to nie ma o podnoszeniu rąk? Przecież to jest tam tyle razy. Oczywiście to jest w ogóle nawet synonim i w Starym, i w Nowym Testamencie. W sensie podnoszenie rąk może być traktowane jako synonim modlitwy w ogóle. Dlaczego ta pozycja miała sens oczywiście? W sensie to oznaczała takie oddanie się wobec Pana Boga, jak dziecko, które oczekuje wszystkiego od rodziców, i dlatego to podniesienie rąk. No jak najbardziej ma sens i może być praktykowane również w prywatnej modlitwie. Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Raczej tutaj, gdy mówiłem o tym podnoszeniu rąk, miałem na myśli całokształt tych wydarzeń, to jak one wyglądają, i myślę, że to wynika też z tych zdań. Znowu, że jest to w przypadku Pana Kapusty przez to cięcie tych zdań na trzy części, że mogło to tak wyglądać, jakoby właśnie podnoszenie rąk w tym wszystkim było, nie wiem, jakimś czymś bezbożnym i zakazanym. Nie jest czymś bezbożnym i zakazanym, natomiast tego typu, powiedzmy, wydarzenia modlitewne z nastawieniem na wzbudzanie takich pobożnych, sentymentalnych uczuć. Co mam na pobożne, sentymentalne uczucie? No, to, co widzieliśmy w tamtym materiale, taka spokojna, cicha muzyka, która ma wprowadzić taki flow i jakieś takie dobre religijne samopoczucie, co później ma jakoś tam rozpalić wolę. I później właśnie jeszcze teraz podnieśmy nasze ręce, albo kto chce, to może podnieść naszą rękę, może podnieść swoje ręce. I czyli tam to ma... Nosi znamiona, powiedziałbym, takich zachowań stadnych, to znaczy wprowadzamy się w taki flow, tak się czujemy i właśnie jakoś tam wyrażamy nasze uczucia. W ten sposób Izraelici nie postępowali. Mieli właśnie takie radosne odruchy jak najbardziej, mieli swoje ofiary ze zwierząt, tam trąbili w te trąby, jak najbardziej właśnie zdarzało im się tańczyć. Nie ma w tym absolutnie w kontekście Starego Testamentu nic złego, natomiast należy jednak o tym pamiętać, że ich kontekst kulturowy, który ewidentnie nie miał takiego sentymentalizmu, miał pewną dzikość, tak? To był lud jeszcze dosyć prosty, a więc było tam wiele takiej dzikości, okrucieństwa i też takiej wybuchającej radości, natomiast tego sentymentalizmu faktycznie tam nie ma i to widać nawet u Żydów do dzisiaj, tak? To jest taka bardzo prawnicza cywilizacja, nastawiona bardzo mocno na zasady, bez tego aspektu emocjonalnego. Ale to myślę, że nie jest tutaj najważniejsze. Elizeusz. I jak to, przecież Elizeusz wzywał tego harfiarza, żeby się jakoś tam pobudził. Muszę przyznać, że to jest bardzo dobry przykład z punktu widzenia pana Kapusty. To znaczy, mamy tu do czynienia w jakiś sposób z takim prowokowaniem działania prorockiego. A więc ja bym powiedział to, odpowiedziałbym na to w ten sposób, że jeśli Pan Bóg powoła cię tak jak tego Elizeusza na proroka, to wtedy może tak być, że każe ci coś takiego robić, że faktycznie każe ci za pomocą tej harfy się jakoś wystymulować do tego, żeby to proroctwo wygłosić. Myślę, że raz w kontekście Starego Testamentu, który jest jeszcze niedoskonały, dwa w kontekście tego, że to mamy do czynienia z prorokiem, który jest bezpośrednio wybrany przez Pana Boga, tam się mogą zacząć, powiedzmy, zadzieć rzeczy, które już w Nowym Testamencie miejsca mieć nie będą i które nie są do naśladowania przez wszystkich. Skąd widzimy, że jest to coś wyjątkowego? Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków, bo rozerwie tylko te bukłaki i bukłaki się zmarnują i wino, a więc wiele rzeczy ze Starego Testamentu nie przechodzi do nowego. Czy to właśnie tańce liturgiczne, w cudzysłowie liturgiczne Dawida, czy to zabijanie zwierząt w świątyni jerozolimskiej, zupełnie regularnie praktykowane, czy obrzezanie, czy różnego rodzaju inne ich praktyki, powiedzmy właśnie takie pobożnościowo-liturgiczne, wszystkie kwestie czystości liturgicznej i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy było tam jeszcze takich, powiedzmy, dosyć ziemskich na swój sposób, dosyć takich prymitywnych i dlatego niekoniecznie trzeba tak po prostu starotestamentalne zwyczaje przejmować. I to jest w zasadzie oczywiste w kontekście większości tych zwyczajów, natomiast może właśnie w przypadku Elizeusza
być to trochę mniej oczywiste. No, również dlatego, że jest to taki zupełnie jednorazowy przypadek, który tak mamy opisany. A więc dla starotestamentalnego proroka nie widzę żadnego problemu, żeby tak robił, ze względu i na niedoskonałość Starego Testamentu i na jego wyjątkową rolę. Natomiast w kontekście Nowego Testamentu, zgodnie z nauką ojców Kościoła, świętych Kościoła, magisterium Kościoła, doskonalsze charyzmaty, to są te charyzmaty, które służą do wyjaśniania wiary. Te mniej doskonałe były bardziej potrzebne na początku, później z czasem coraz bardziej potrzebne stają się te do wyjaśniania, potrzebne do wyjaśniania wiary. Stąd też rozwój teologii, stąd też poznawanie, dostrzeganie nowych związków pomiędzy prawdami wiary, ogłaszanie nowych dogmatów. To oczywiście nie są nowe w tym sensie, że wcześniej w nie wierzono, tylko stwierdzanie, że to faktycznie z całą pewnością do objawienia należy. I z drugiej strony próba przeniesienia tego akcentu w życiu pobożnym, modlitewnym na emocje, które mają wpłynąć na wolę, jest szalenie niebezpieczna, przez nauczycieli życia duchowego nazywana łakomstwem duchowym i traktowana przez nich jako jedno z największych zagrożeń w życiu duchowym, bardzo chętnie wykorzystywanym przez złego ducha. A więc myślę, że całokształt powinien być już dosyć czytelny i nie jest to jakaś moja teoria. Jest to zastosowanie tych prostych zasad praktykowanych przez Kościół przez 20 wieków. Charyzmaty, te spektakularne, wiążą się z pewnym niebezpieczeństwem, to też może warto powiedzieć, to znaczy z pewnym niebezpieczeństwem pychy, z pewnym niebezpieczeństwem zafiksowania się na nich, dlatego są one traktowane właśnie przez Pana Boga raczej jako ten moment, ten punkt rozpędowy, tak? A później z czasem to będzie przechodziło w te charyzmaty, które bardziej będą adekwatne do tych czasów. I twierdzenie, że tak mówi ktoś, kto nie zna mocy Bożej, jest atakiem na wszystkich świętych Kościoła katolickiego, na magisterium Kościoła katolickiego, jest atakiem na cały Kościół. A więc naprawdę z tego myślę, że Pan Kapusta powinien się wycofać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.